Autofokus, w skrócie AF. Termin stanowi połączenie dwóch słów, auto oraz fokus, czyli ostrość, i oznacza automatyczny sposób ustawienia ostrości fotografowanego obiektu. Realizowany jest za pośrednictwem układu elektronicznego, znajdującego się wewnątrz korpusu aparatu oraz współpracującego z nim obiektywu. Działa na zasadzie kontrastu brzegowego i dlatego też dla ułatwienia mu pracy czasami umieszczamy białą lub czarną kartę w miejscu ostrzenia. Początkowo zastosowany w Nikonie F3 działał z kilkoma obiektywami zaprojektowanymi specjalnie na tę okazję. Obiektywy AF dzielą się na tzw. śrubokręty oraz wyposażone we własny silnik. Nazwa pierwszych wywodzi się od wystającego z bagnetu mocowania obiektywu Bolca, który, kręcąc się, dostosowuje ostrość. Wadą tego rozwiązania było tempo całego procesu. Nowoczesne obiektywy są kontrolowane za pomocą styków elektronicznych. Natomiast część mechaniczna jest realizowana wewnątrz obiektywu poprzez umiejscowiany w nim dedykowany silnik AF. Dzięki temu cały proces jest nie tylko szybszy, ale i cichszy. To wszystko na dziś. Do zobaczenia pojutrze.